Pierwszy dzień w przedszkolu i niewiele dzieci pod opieką. Liczba maluchów wzrośnie od 18 maja, bo część rodziców będzie mogła w końcu wrócić do pracy. 15 maja jest Międzynarodowym Dniem Rodziny, która w okresie pandemii i przymusowej izolacji stanęła w obliczu nowych problemów. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na Teletydzień. Pierwszy dzień w polickich przedszkolach był trudny dla personelu, rodziców i dzieci. Wszyscy muszą się nauczyć nowych zasad, które funkcjonują w placówkach. Nowe zasady funkcjonują już na samym wejściu. To przedszkole numer 9 w Policach. Dla rodziców przygotowano 3 osobne wejścia i wyznaczono odstępy, które należy zachować podczas przyprowadzania i odbioru dzieci. Są narysowane linie tej odległości społecznej. Rodzice stoją na wyznaczonych liniach. Pani niania wpuszcza po jednym dziecku. Tam jest mierzona temperatura jeszcze przy rodzicu. Szczęśliwie nikt tej temperatury nie miał. Rodzic idzie do pracy, dziecko zostaje w przedszkolu. Do Policki dziewiątki pierwszego dnia przyszło łącznie 6 dzieci. To między innymi dlatego, że część rodziców jeszcze nie wróciła do pracy, bo zawody, które wykonują, należą do branż wciąż zamrożonych. Już od poniedziałku dzieci ma być więcej. Jest inaczej, jest sterylniej, a placówki nie przypominają już tych sprzed pandemii. Dzieci nie mogą zmieniać grup, podobnie jak ich panie. Nie mogą też przynosić zabawek, a te w placówce zostały mocno zweryfikowane. Czyli pozostały pudła z klockami, czyli drewno i plastik generalnie, tak? Natomiast wszystko inne, a i kilka książeczek, ale z takimi po prostu sztywnymi kartkami, które też można łatwo przeszyć ciereczką ze środkiem dezynfekującym. Do nowych zasad muszą dostosować się także rodzice. Po pierwsze, muszą być punktualni. Dzieci są przyjmowane i wydawane na konkretną, umówioną wcześniej godzinę. Przedszkolaki codziennie przebierają ubrania, a w domu rodzice są zobowiązani je prać. Starsze dzieci zupełnie same się przebierają w rzeczy, które są czyste i świeże, które później rodzic weźmie do domu, wypierze zgodnie z zaleceniami GIS-u, wypierze w 60 stopniach i po prostu wyprasuje i jutro przyniesie świeże. Przedszkolaki z dziewiątki pierwszego dnia nie buntowały się przeciwko tej nowej rzeczywistości. Jednak było ich zaledwie kilkoro. Dzieci wracają do przedszkoli po blisko 2-miesięcznej przerwie i w niepełnym składzie. Grupy nie mogą być większe niż 12 osób. W 1993 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowy Dzień Rodzin. Celem jest pogłębienie znajomości problemów rodziny w społeczeństwach. Święto w Polsce obchodzimy 15 maja. W czasie pandemii koronawirusa jesteśmy zmuszeni do izolacji i przestrzegania wielu obostrzeń. Pojawiły się problemy, które wcześniej nie występowały. Trzeba było siedzieć w domu, nikt się nie mógł spotykać i ludzie zaczęli się tym denerwować. Były ograniczone godziny, nie można było swobodnie tego zrobić. Nie było takiej organizacji na samym początku. Teraz może już się ludzie przyzwyczaili, już jest coraz łatwiej. Ale było dość ciężko i to było nam nieznane, to było nowe. A teraz już wiemy mniej więcej, jak się zachowywać, co robić. Jest to już, myślę, że mniejszym problemem. Największym problemem chyba w trakcie koronawirusa to jest sam fakt, że nie można nigdzie wyjść, tak? Ani spotkać się z rodziną. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim tak naprawdę. Bo mieliśmy święta, inne tam rzeczy i tak naprawdę nikt nie był w stanie nawet odwiedzić nikogo, dlatego że no, tak jak wiemy, jest to później karane, tak? W przedszkolu numer 8 pani prowadzi zajęcia dla dzieci internetowe, także można świetnie podglądać, ściągać, także nie ma większego problemu z zajęciem dziećmi. A zawsze są babcie, są ciocie. Lepsza taka opcja, gdzie są zdrowi, zdrowe babcie, zdrowe ciocie, które się zajmą dzieckiem, niż pójdą do przedszkola, do tego gmachu całego, gdzie jest mnóstwo dzieci. Także uważam, że to jest lepsza opcja niż otwieranie przedszkoli w tej chwili, tym bardziej, że się słyszy o nowych zachorowaniach wśród dzieci. W poradni psychologiczno-pedagogicznej pracują terapeuci, którzy pomagają rodzinom rozwiązywać problemy. W dobie pandemii zauważono nowe kłopoty, których do tej pory nigdy nie było.
rodzice narzekali też na to, w jaki sposób dostosować się do zdalnego nauczania swoich dzieci, prawda? Kiedy tak naprawdę trzeba było jakby nauczyć się nowej technologii, nie każdy rodzic to potrafił. Trzeba było umiejętnie racjonalizować czas spędzony przy komputerze, bo i lekcje były przy komputerze, a dzieciaki chciały też rozrywki związanej z komputerem, więc ustalenie tego wszystkiego było trudne, więc też tutaj rodzice z tym kłopotem się zgłaszali na konsultacje online. Podczas epidemii wiele rodzin z dnia na dzień zaczęło przebywać ze sobą przez 24 godziny na dobę. Dla nastolatków, którzy potrzebują więcej prywatności, to trudna sytuacja. Jednak dla wielu rodzin wspólne przebywanie wyszło na dobre. Bo jeżeli był deficyt tego czasu dla dziecka, uwagi dla dziecka, miłości, uczucia, to dzieci zyskują bardzo dużo, tak? Te relacje się od nowa budują. Dziecka objawy ustępują, gdyż ma tego rodzica blisko, ma tego rodzica obok. I rzeczywiście wiele sygnałów jest takich. Rodzina powinna trzymać się razem, a jeśli występują problemy, należy rozwiązywać je wspólnie i na bieżąco. Gdy kłócą się rodzice, najbardziej cierpią dzieci. Każda rodzina jest najlepsza dla dziecka w pojęciu dziecka i dziecko bardzo mocno przeżywa rozpad rodziny, nawet jeżeli ta rodzina nie spełnia swojej funkcji, prawda, w takim ogólnym pojęciu, czyli jest rodziną problemową. Każde dziecko chce utrzymać status tej rodziny. W życiu dziecka pojawia się dużo sytuacji, z którymi sobie nie radzi. Wtedy kłopoty powodują trudności wychowawcze. Czyli małe dziecko, pojawiające się następne dziecko w rodzinie i to, jak wszyscy członkowie odbierają ten fakt, jak się zmieniają relacje, jak pojawiają się trudne emocje, jak pojawia się chaos w rodzinie, mieszają się role. Te wszystkie problemy powodują, że dziecko, z którym najczęściej rodzic się zgłasza do poradni, prezentuje jakiś objaw, tak? Najczęściej swoim zachowaniem. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, które udziela wsparcia w sytuacjach przemocy domowej, zauważyło negatywny wpływ izolacji na funkcjonowanie rodzin. Najczęściej były sytuacje przemocy ze strony partnera, męża, fizycznej, ale też psychicznej, bądź na przykład jakieś trudności związanych z tym teraz, jak działają też sądy, kiedy rodzice, że tak powiem, walczą na przykład o dziecko, o prawo do opieki nad dzieckiem, więc przez sytuację z wirusem bardzo dużo rzeczy się po prostu opóźniło, zostało poodwoływanych, poprzesuwanych i przez to też ludzie zgłaszają takie trudności, że nie działa to wszystko tak jak wcześniej. Międzynarodowy Dzień Rodzin ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy, z jakimi boryka się rodzina. Ten dzień ma również przypomnieć o tym, że w rodzinie siła i że wiele od niej zależy. Świat, a szczególnie władze, politycy i instytucje powinny wspierać rodziny, bo jak powszechnie wiadomo, rodzina jest w społeczeństwie oparciem, czymś, co chroni i co daje siłę. Zaproszenie ognia było przyczyną pożaru w piwnicy przy ulicy Piłsudskiego w Policach. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do pożaru doszło 12 maja w budynku wielorodzinnym przy ulicy Piłsudskiego 12. Zgłoszenie o zadymionym pomieszczeniu strażacy otrzymali o godzinie 18:10. 4 minuty później byli już na miejscu. Po przybyciu stwierdzono intensywne zadymienie wydobywające się z okienek piwnicznych. Jak nas poinformował rzecznik straży, młodszy brygadier Piotr Tuzimek, pierwsze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i otwarciu wszystkich okien. W wyniku rozpoznania przy użyciu kamery termowizyjnej ustalono, że pali się wyposażenie jednej z piwnic. Równocześnie z działaniami gaśniczymi prowadzono oddymianie przy pomocy wentylatora. Z uwagi na wysoką temperaturę i duże okopcenie ściany piwnicznej graniczącej z drugą piwnicą, dowódca podjął decyzję o otwarciu sąsiadującej piwnicy. Tam nie stwierdzono przeniesienia ognia. Po ugaszeniu pożaru dla pewności sprawdzono piwnicę kamerą termowizyjną. Mieszkania na parterze znajdujące się bezpośrednio nad palącą się piwnicą zostały sprawdzone detektorem wielogazowym na obecność tlenku węgla, którego nie stwierdzono. Akcja trwała niewiele ponad 1,5 godziny. Wzięły w niej udział 2 pojazdy gaśnicze i podnosik hydrauliczny w sumie 8 strażaków. Straty to okopcone ściany i sufit piwnicy.
stopione instalacje elektryczne i kanalizacyjne oraz spalona zawartość piwnicy. Rząd łagodzi pandemiczne obostrzenia. Rusza trzeci etap znoszenia ograniczeń. Od poniedziałku 18 maja swoją działalność wznawiają salony fryzjerskie i kosmetyczne. Działalność musi jednak odbywać się w odpowiednim rygorze sanitarnym. To m.in. konieczność zasłaniania ust i nosa, używanie jednorazowych ręczników, zapisy online i telefoniczne. Także od poniedziałku częściowo otworzą się lokale gastronomiczne, takie jak bary, kawiarnie, puby i restauracje. Obowiązywać będzie limit 1 osoba na 4 m2, dezynfekcja po każdym kliencie, 2 metry odległości między stolikami oraz obowiązkowe noszenie maseczek i rękawiczek przez obsługę. 18 maja zmianie ulegają limity pasażerów w autobusach. Będzie to połowa miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Od poniedziałku będzie większa możliwość uprawiania sportów. Zielone światło dostaną boiska, jednak z zachowaniem limitów. Maksymalnie 14 osób na obiekcie plus 2 trenerów. W przypadku hal sportowych liczba osób uzależniona będzie od powierzchni hali. Zwiększa się także liczba wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach. Od poniedziałku 18 maja będzie to 1 osoba na 10 m2. Zmiany nastąpią także od 25 maja. Ruszają zajęcia opiekuńcze w szkołach dla dzieci w klasach 1-3. Skorzystają także maturzyści i ósmoklasiści, którzy od tego czasu będą mogli osobiście konsultować się z nauczycielami w szkołach. Kontrole na granicach zostają wydłużone do 12 czerwca. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wznowiło bezpośrednie kontakty z osobami w kryzysie i pilnie potrzebującymi wsparcia. Od 2 tygodni instytucja przyjmuje mieszkańców, zachowując przy tym szczególne środki ostrożności. Od 4 maja mieszkańcy mogą przychodzić do PCPR-u przy ulicy Szkolnej w Policach, by skorzystać z porady prawnej i psychologicznej, mediacji w problemach rodzinnych czy ze wsparcia w sytuacjach kryzysu oraz przemocy w rodzinie. Klientów przyjmujemy co 1,5 godziny w każdym miejscu. Godzina na spotkanie, pół godziny na porządek. Jesteśmy w maseczkach i przyłbicach, jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje, albo w samych maseczkach co najmniej. Klient również przez całą sesję jest w maseczce. W czasie trwania epidemii pracownicy pracowali zdalnie, udzielając porad telefonicznie i przez internet. Teraz przygotowano 2 stanowiska, w których odbywają się sesje dla osób potrzebujących pilnego wsparcia. Jedno z nich to stanowisko działu interwencji kryzysowej, a drugie działu wsparcia i pieczy zastępczej. Było takie duża panika wśród rodzin, co mają robić, jak mają robić, więc tutaj koordynatorzy pieczy zastępczej to są pierwsze osoby, które właśnie docierały online i telefonicznie do rodzin i wspierały w każdej po prostu sytuacji. My chcemy pomagać, wychodzić i stąd właśnie jest propozycja na wniosek rodziny, prośbę. Przed przyjściem do PCPR-u należy najpierw się umówić telefonicznie i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących ewentualnej styczności z koronawirusem. Taki klient przychodzi później na umówioną godzinę do centrum i jest przyjmowany z takim odstępie czasowym, żebyśmy mogli po kliencie na przykład przeprowadzić dezynfekcję i żeby spokojnie w takim odstępie czasowym, żeby druga osoba mogła spokojnie być przyjęta. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało jeszcze jedną propozycję, która dotyczy noszonych powszechnie maseczek. Zauważyłam, że osoby, które do mnie przychodzą, nie potrafią rozmawiać ze mną w maseczce. Więc zrobiłam im taki trening. Oczywiście tego tu nie będę pokazywała, bo powiedzmy to są tajniki sztuki mojej. I po takiej godzinie rozmowy człowiek nie wie, że ma maseczkę. Że ją nosi. Musimy się do maseczek przyzwyczaić, bo jak minister Szumowski mówi, nie wiadomo jak długo będziemy je nosić. Nosimy ładne maseczki, kolorowe, do strojów, nosimy chusty, tak? To jest wszystko bardzo ładne i wcale że nie wyglądamy. Jak ktoś ma problemy, zapraszam do mnie na trening. Ze względu bezpieczeństwa do odwołania wstrzymano akcję wietrzenia szaf, która odbywała się w każdą ostatnią środę miesiąca. Z tych samych powodów nie można przynosić niepotrzebnej odzieży, książek czy sprzętów użytku domowego. Policja ostrzega przed oszustwami na Blika. Na komendę zgłaszają się mieszkańcy Polic, którzy padli ofiarą wyłudzenia kodu do płatności mobilnej.
Przestępcy wykorzystują naiwność ofiar, wykradają dane do kont na ich profilach społecznościowych, logują się, a następnie podszywają pod znajomego, prosząc o szybką pożyczkę. Oszuści ukryci pod profilem znajomego tłumaczą się trudną sytuacją i obiecują, że za chwilę oddadzą pieniądze. Za pomocą wyłudzonego kodu do płatności przez telefon okradają konto takiej osoby. Proceder robi się coraz bardziej popularny i odbywa się w całym kraju. Policja przestrzega, jeśli otrzymamy prośbę o pożyczkę, nie działajmy pochopnie. Trzeba sprawdzić, czy osoba, która do nas napisała lub której prośba dotyczy, rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy i najlepiej do tej osoby zadzwonić. A ja się z Państwem żegnam. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.